43-latek miał w swoim organizmie 2,5 promila alkoholu. Kolejnego dnia, w sobotę, rankiem, bełchatowscy policjanci byli wezwani na miejsce zdarzenia drogowego, które zaistniało w okolicy Ronda Solidarności w Bełchatowie. Na miejscu policjanci zastali samochód marki BMW, który zatrzymał się na betonowym koszu. Obok auta stało dwóch mężczyzn. Żaden z nich nie chciał przyznać się, który z nich kierował. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że obaj mężczyźni są nietrzeźwi. Po spędzeniu nocy w policyjnym areszcie i wytrzeźwieniu mężczyźni zostali przesłuchani. Wtedy okazało się, że autem kierował 21-latek, mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kierowca nie miał również uprawnień do kierowania autem. Tego samego dnia, czyli w sobotę, około godziny 11:45 policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy Renault, który auto zaparkował na parkingu pod kwiaciarnią na terenie miasta. Wkrótce okazało się, że mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie, a poza tym w przeszłości był już karany za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, a obecnie ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. To nie koniec w zatrzymywaniu nietrzeźwych kierowców, bo 3 godziny później, również w sobotę około godziny 15, policjanci z Bełchatowa otrzymali informację, że w Woli Mikorskiej ma poruszać się samochodem marki Mercedes nietrzeźwy 27-latek, który wcześniej samochód ten miał ukraść z parkingu na terenie Galerii Olimpia w Bełchatowie. Policjanci sprawcę namierzyli w miejscu jego zamieszkania. Auto stało zaparkowane na terenie posesji. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że 27-latek w organizmie ma blisko 3 promile alkoholu i cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że to nie on kierował Mercedesem. Przyznał, że ukradł auto dziewczynie, ponieważ chciał jej zrobić na złość. Trafił do policyjnego aresztu, po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kradzieży Mercedesa, a kwestia ewentualnego kierowania autem w stanie nietrzeźwości zostanie wyjaśniona w trakcie prowadzonego postępowania. 19 maja o godzinie 20:30 policjanci otrzymali sygnał, że na ulicy Słonecznej w Bełchatowie kierujący wjechał w sygnalizator świetlny i odjechał z miejsca zdarzenia. Tym razem kierowcę zdradziła tablica rejestracyjna, która została na miejscu. Mundurowi właściciela tablicy rejestracyjnej zastali w jego miejscu zamieszkania. 27-latek przyznał, że stracił panowanie nad swoim Mitsubishi, uderzył w sygnalizator świetlny i uciekł z miejsca. Chciał w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Nieodpowiedzialni kierowcy za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Przypominamy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 10. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze. Bądźmy odpowiedzialni, nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że nietrzeźwy kierowca to poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.